Gigantyczne pożary. Z ogniem walczą tysiące strażaków. Wielkie pożary lasów na Syberii. Z ogniem walczą tysiące strażaków. Okej. 60 pożarów lasów szaleje obecnie w Rosji. Płoną obszary o łącznej powierzchni ponad 500 km kwadratowych, informuje w sobotę agencja TPA. Z żywiołem walczy blisko 3000 strażaków wspomaganych przez 30 samolotów gaśniczych. W Jakucji z powodu zbliżającego się ognia ewakuowane są wsie, podają lokalne media. Z powodu długich upałów oraz wiecznej i suchej pogody dochodzi do coraz większej liczby pożarów w Jakucji, która jest największym i najzimniejszym regionem Rosji, pisze portal The Siberian Times. W Ułusie rejonie, Niurbińskim, wprowadzono stan wyjątkowy. Co najmniej dwie wsie trzeba było ewakuować. Sprowadzono dodatkowe jednostki straży pożarnej, ale w akcji gaśniczej biorą też udział ochotnicy, donosi portal. Kilkaset kilometrów na wschód od Ułusu Niurbińskiego ogień zagraża liczącej ponad 6 tysięcy mieszkańców miejscowości Handyga. Ludności nakazano przygotować się do ewakuacji, informuje The Siberian Times. Rosyjskie Ministerstwo Środowiska oskarżyło władze Jakucji o blisko 20-krotne zaniżenie wielkości powierzchni płonących lasów. Spłonęło 60 tysięcy kilometrów kwadratowych w tym roku. Do pierwszych pożarów lasów w arktycznych regionach Jakucji doszło już na początku czerwca, miesiąc wcześniej niż w 2020 rok, a już w maju płonęły lasy wokół wsi Oymyakon, uznawanej za najzimniejsze zamieszkiwane przez cały rok miejsce na Ziemi, przypomina portal. W 2020 rok w Jakucji wystąpiło 70% wszystkich pożarów lasów w Rosji. Podczas długich i rozległych pożarów w całym kraju spłonęło 60 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów i pól.